Witam Was, moi drodzy. Chciałem się dzisiaj z Wami podzielić taką swoją teorią, swoimi rozmyśleniami na temat życia i fizyki kwantowej. W fizyce kwantowej dzisiaj to jest bardzo popularne. Cały świat bada fizykę kwantową, analizuje, jakie ona ma przełożenie na naszą realność. Otóż podstawowym takim elementem fizyki kwantowej jest to, że albo było badanie na temat tego, jak się zachowuje foton. To jest taki bardzo taka drobna jednostka, która istnieje we wszechświecie, bardzo mała cząstka fotony. I one, jak się okazuje, pokonują przestrzeń w postaci takiej fali. Płyną po prostu w przestrzeni. Ale kiedy naukowcy zaczęli to badać, i kiedy się pojawił obserwator tego fotona, to on zmienił swoje zachowanie i zaczął przemierzać przestrzeń w postaci linii prostej. I to zaskoczyło naukowców, że jak to jest możliwe, że nagle, kiedy się pojawia obserwator fotona, to on zmienia swoje zachowanie. To jest oczywiście wielką zagadką, ale naukowcy stwierdzają, że to jest fakt i badają tylko to, jak, w jakiej mierze fizyka kwantowa ma przełożenie na w naszym życiu codziennym. W jakiej mierze to się odbija na nas. I ja tak się zastanawiałem nad tym i zastanawiałem się nad roli tego obserwatora, że to foton zmienia zachowanie, kiedy pojawia się obserwator. Moi drodzy, my w życiu też czasami obserwujemy drugiego człowieka. Ale kiedy możemy w pełni stwierdzić, że obserwujemy drugiego człowieka? Wtedy, kiedy go widzimy, jego życie, zachowanie i tak dalej. Tak naprawdę my nie widzimy, co się z nim dzieje, z tym człowiekiem. Stwierdzam, że dopiero wtedy, kiedy słuchamy uważnie drugiego człowieka, kiedy on nam opisuje, co, jak on żyje, jak on myśli, dlaczego coś robi, kiedy go wysłuchujemy, to widzimy jakby świat z jego punktu widzenia. Dopiero wtedy my naprawdę jesteśmy obserwatorem tego człowieka, bo tak to widzimy tylko to, co jest na powierzchni, jakiś tam procent życia tego człowieka. Jesteśmy tylko tak powierzchniowo widzimy, ale kiedy wysłuchujemy drugiego człowieka, to mam wrażenie, że jego życie się zmienia. Jego zachowanie, tak jak z tym fotonem. Kiedy naprawdę jesteśmy obserwatorem drugiego człowieka, go wysłuchujemy, to ten człowiek, to zmieniamy życie tego człowieka. Jego życie zaczyna się zmieniać. Co myślicie? Bo to się według mnie potwierdza wieloma takimi faktami w życiu codziennym. Kiedy rozmawiamy z ludźmi, albo kiedy my sami się dzielimy czymś i ktoś nas wysłuchuje, czy zauważacie, że zmienia się coś w naszym życiu? Że dokonuje się jakaś taka przemiana? Czasami mamy nowe cele, lepiej siebie rozumiemy. Kiedy mówimy i ktoś nas wysłuchuje, czyli obserwuje nas, nasze życie zmienia się na lepsze, dlatego szukamy bardzo często ludzi, którzy idą do tych, zmierzają do tych samych celów. Z nimi rozmawiamy, oni nas wysłuchują i my zaczynamy też osiągać te cele, które to cele osiągają ludzie w naszym otoczeniu. Czyli ten obserwator, wtedy kiedy mówimy i ktoś nas słucha, zmienia się nasze życie. Co wy o tym myślicie? Czy to ma przełożenie? Fizyka kwantowa, obserwator na nasze relacje w życiu z drugimi ludźmi.